Siemano, mamy rano, mamy dzisiaj 28 grudnia, sobota. Składamy dalej silnik, praktycznie silnik mamy złożony. Wiadomo, tam jeszcze takie elementy jak typu filtr oleju, czyli ten bąk, chłodniczka oleju, różnego typu rurki, uszczelki. Wszystko jest dzisiaj to montowane. Ja jadę właśnie do sklepu po przewody, o-ringi, brakujące uszczelki. No i dzisiaj praktycznie, że silnik, można powiedzieć, że no plus jeszcze głowica, zobaczymy co z głowicą, czy dzisiaj głowica będzie montowana. Na pewno będą czyszczone jeszcze dodatkowo szpilki, blok, będzie wszystko przedmuchiwane, czyszczone, bo nie może być zrobiona lipa. Tak więc na pewno głowica będzie dzisiaj uzbrajana, będę wklejał te wszystkie blachy boczne, a czy będziemy zakładać, zobaczycie w kolejnej części dnia, czyli w tym odcinku. Tak więc my jedziemy po części i widzimy się gdzieś na warsztacie. Jedź, luby mój, za morze, oj nie jedź to mi, bo mi się za to cyk. Sztuka wkładania. No i teraz ja chcę sobie przyłapać. A byś przyłapał tylko lekko. No bo teraz ty odpowiadasz. Trzyma się. Daj no. No kurna. I idę stąd, bo nagrywa już. Franek, jak będzie ciekło, to wszystko twoja wina, bo żeś mnie szturchnął. Nie, nie zemsły się. Najważniejsza czynność. No, razem musimy to włożyć. Dobrze. Nie sprawdzam. No patrz, no patrz kierownik, patrz. Dobrze. Jest ok. Everybody.
Dobra. Już powinno być. No. Siedzi. Tu by się przydał Bartek z palcem swoim. Tak, z uczuciem, na razie z uczuciem. I teraz tu, no i to. I tak, tak, powtórka. Ty tylko jako Newton będziesz robił. Roboty, odmawiałem, nie chcę już, nie chcę nic robić. Wszystko wiecie, co mogłem, to przekazałem. Witam na podsumowaniu dnia, czyli soboty. Jak możecie zauważyć, silnik, czyli całe serce niedźwiedzia jest, no, może nie złożone, ale już prawie że gotowe. Zostanie tylko jutro, jutro jest niedziela, nie wiem czy jutro, jutro nie, chyba w poniedziałek, ustawić zawory. Tak więc tu mamy wszystko skręcone. Jeszcze wiadomo, wentylator, tu wyjście na chłodnicę, te kolano całe zakręcić. Kolektor muszę gwintownikiem przejechać i nie wiem, doradźcie mi na jaki klej to wkleić, bo to jest taka bolączka Ursusa, że ten kolektor wydechowy po prostu się luzuje zawsze i chcę to zakręcić na nowe śruby i jakiś klej, nie wiem jaki klej, tu wiadomo jest temperatura ponad, nie wiem, około 100 stopni będzie, a może i ponad 100 stopni, tak więc zobaczymy. Dolot to pójdą tylko uszczelki od powietrza, bo tu się nic nie działo, tu są ładne łoża, tak samo tam w kolektorze od powietrza, w tym dolocie jest wszystko ok. Zaślepki powybijane, czekamy, bo są zamówione, bo nigdzie nie ma. Pompa sprawdzona, ustawiona, dawka paliwa jest zwiększona, ponieważ była bardzo zaniżona. No i co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Tutaj pompa jest nowa, założona. Ten dyndzel gumowy założony, rurka wystaje, wszystko działa. Tu jeszcze pozostanie ten napinacz do wymiany, ponieważ jeszcze nie odzywał się, ale jeżeli kręcimy samym łożyskiem, to już są lekkie szumy. Silnik cały złożony, nie na silikon, na silikon, ale na ten Dirko z Erlinga, wszyscy go polecali. Ja też zawsze jak miskę w samochodzie wymieniam, to nim robię. Zobaczymy, czy nie będzie nigdzie wycieków. Ręki sobie obciąć nie dam, ale jak zawsze składamy i coś robimy tutaj, to wszędzie między uszczelką a blokiem i częścią wychodzi ten te dirko, tak więc nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o przecieki, ale wiadomo, nigdy nie wiemy. Przewody tutaj od chłodniczki założony, przewód już jest, tak więc zobaczymy, jak to będzie działać. Miejmy nadzieję, że tu na chłodniczce te o-ringi nie spadły, no raczej nie spadły, to wszystko fajnie powinno funkcjonować. Uszczelnienie chłodniczki w środku, te dwa o-ringi duże są wymienione, żeby po prostu z czasem, skoro mieliśmy to już wyciągnięte, nie poszedł nam olej do wody, bo to jest chłodzenie oleju, tak więc tak to się prezentuje. Tutaj jak możecie zauważyć, podkładem jest walnięty silnik w tych miejscach, gdzie później będzie ciężko po prostu domalować. Tu jakoś się to domaluje wszystko. No zobaczymy, jak to będzie. Może ewentualnie tutaj pompę zdejmę, żeby to ładnie domalować. Chociaż jej nie zdejmę, bo będę miał już rurki zakręcone na wtryski. Tak więc wszystko to pójdzie jeszcze do mycia, bo pompa ma gdzieś tam ślady jeszcze jakiegoś syfu. Tak więc jak będzie to wszystko złożone, pojedzie cały zestaw po remoncie już na myjkę. I będzie myty jakimś, nie wiem czym dokładnie, będę musiał się zorientować po ludziach, co zajmują się malowaniem, czym to zrobić najlepiej, bo mimo stosowania tych środków do mycia silnika, on jeszcze miejscami nie jest do końca, jakby to można powiedzieć, dobrze odtłuszczony. Tak więc będę musiał poczytać co i jak, i wy też napiszcie w komentarzu, co polecacie.
Wiem, że jest coś dobrego takiego jak typu, mówią, że fosol to jakiś jest kwas, że nawet z farbą zżera. No nie wiem, ale to ogólnie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj, gdzie doszedłem tą szczotką, to to wszystko wyczyściłem. Miało to ręce i nogi, tak więc nie ma co tu za bardzo szukać. Co? Maszyna wraca do żywych, silnik praktycznie, że ukończony. Wiadomo, jeszcze laski, zawory. Klawiatura, dolot, kolektor. No i silnik praktycznie mamy, że skończony, można będzie zalewać olejem. Jak postawimy go już na kołyskę, wszystko będzie można montować, chłodnice i różne podzespoły. Tak więc na razie to tyle. I co? Póki teraz jest czas, wieczór, to zakręciłem z powrotem dekiel, no bo na razie na wstępie będzie rozkręcana skrzynia pośrednia. No i niestety ten cały bałagan, który jest nieumyty, muszę po prostu troszkę poskrobać. To wiadomo, później poskrobię po odkręcaniu. Tu tak szmatką to lekko przeczyszczę, to i tak cały korpus będzie szedł do mycia pod myjkę. No i jeszcze mam taki właśnie zagwozdkę tutaj. Tak bardziej wam pokażę. Tarcza ogólnie jest dobra, nie ślizgała się jeszcze, ograniczniki nie wystają, jest po prostu dobra. Nie wiem, co z tym zrobić. Znowu, teraz wszyscy mówią, że jak robić, to wymieniać, ale chodziła maszyna i nie wiem, z czym były spowodowane te drgania po wciśnięciu pedału. Maszyna się nie ślizgała, nie szarpała, tylko po prostu po wciśnięciu pedału występowało to drganie. Tu jeszcze jest regulacja, na początek umyję to. No i tutaj pan Franek sprawdzi to, ewentualnie nie wiem, te łopatki chyba TO. TO się reguluje tutaj tymi śrubami i je podciągnąć, żeby te, nie wiem jak to się nazywa, słoneczko, te kółko, ten docisk, nie wiem jak to fachowo się nazywa w tym sprzęgle, żeby w jakimś stopniu to wycisnąć, tak mamy tak, żeby te łopatki poszły w tą stronę, żeby to docisnąć, żeby nie było takiego luzu. Nie wiem, czy taki luz powinien być, ponieważ nigdy nie widziałem takiego sprzęgła. Pierwszy raz mam styczność i nie wiem, czy to jest tolerancja, czy tego nie powinno być o luzu i powinno być to wszystko, tak jak teraz mam dociśnięte, powinno być na ścisk, że ja nie mogę ruszać sobie przód, tył. Tak więc nie wiem. Musicie napisać mi w komentarzu, jak to wygląda. No i co? Na dzisiaj to tyle. Ewentualnie sobie jeszcze tutaj to wypłukam, filtr założę nowy. Tak więc maszyna wraca do żywych. Dzisiaj jeszcze trochę poskrobiemy. Co do skrzyni ogólnie, to temat odległy. Tam patrzyliśmy, wszystkie tryby są idealne. Jedynka jest leciutko. Ten tryb zapobiegający wyskakiwaniu biegu jest delikatnie podrobiony, no, ponieważ ten traktor najwięcej chodził na jedynce w oraniu, bo on praktycznie chodził tylko z PHX-em, jak był u poprzedniego właściciela i ewentualnie trochę bronował. Dwójka jest minimalnie podrobiona, trójka jest idealnie, praktycznie, że nie naruszona nowa. Jedynka jeszcze pochodzi, na pewno skrzynia pośrednia, a co dalej będzie, to nie wiemy, bo jeżeli wyciągniemy już żółwia, no to niestety te wszystkie pierścienie, uszczelnienia. Kiedyś wiem, że w 10-14 chłopaki robili przed chwilą, była debata i jak to się wyciąga i się składa, to często gęsto nie udaje się tego odpowiednio złożyć. Dlatego tutaj chodzi, no i nie wiem, co będzie dalej. Na pewno pośrednia wyjeżdża, będą wymieniane te pompy i będziemy zobaczyć, co tam się dzieje dalej. No i wiadomo, hamulce jeszcze dojdą i tutaj w całym kadłubie tylnym trzeba zobaczyć tylnią nakrętkę, czy się nie poluzowała. Tak więc na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.